Cześć, tu Arpe. Zobaczcie, rozpoczęła się inwazja. Dalej gramy w Call of War. Wojna pełną parą, lecą rakiety z jednej i z drugiej strony. Wyniszczenie totalne. Za 11 minut uderzą tutaj w prowincję Man, czyli tutaj. Niektóre rakiety widziałem, że leciały na Akaba, czyli tutaj to fortyfikacje tej jednostki. Wróg też atakuje tutaj. Rakiety z jednej, z drugiej strony, ostrzał pełną parą. Wojska, myśliwce Indii Północnych, tutaj około 20 samolotów. Już IGAS leci, podzielił te jednostki na mniejsze grupy. Gdy klikniemy dwa razy, widzimy, że tego jest więcej. Tych jednostek jest tutaj 50 na 20 myśliwców wroga. Myśliwce tutaj są na drugim, mają dwie takie gwiazdki. IGAS ma je ulepszone na full. Czyli przewaga dość spora. No zobaczcie, jak ładnie te rakiety tutaj lecą. No i wróg uderzy w pustą prowincję. Całe szczęście IGA zdążył tutaj wystartować z tą rakietą. No potyczka pełną parą. My wrócimy do tego okna. Z drugiej strony też wojska rozpoczęły tutaj inwazję. Czołgi lekkie przodem. Pozostałe jednostki również. Rakiety czekają w gotowości. Wojna pełną parą. Co u mnie? U mnie też się dzieje. Przed chwilą właśnie bombowiec, nie zdążyłem, zniszczył tutaj jedną jednostkę. Możemy ruszyć dalej, głębiej. Opór bardzo malutki. Niszczę pojedyncze jednostki, ewentualnie dwie jednostki. Trzymam parę tych skrzydeł moich samolotów tyle, by wróg nie widział wszystkiego. Na przykład 70 tutaj myśliwców mi leci. Trzy podzieliłem sobie na trzy takie dywizjony. Tych bombowców taktycznych, w razie czego zawsze są to w stanie podzielić i zrobić tak jak IGAS. Tutaj też zniszczyłem wojska jego. Trzymam w razie czego okręty na tutaj na widoku, by trzymały tą prowincję. No i ostrzał prowadzony z moich pancerników zniszczył wszystko, co tutaj zostało wybudowane i stacjonowało. Moje tu bombowce, marynarki bardzo ładnie pracują z tego lotniskowca. Odkrywam wszystkie jednostki wroga, czy gdzieś coś nie płynie, czy nie ma jakichś okrętów podwodnych. Przewaga pełną parą. Dodatkowo jeszcze gdzie nie gdzie mam pozostałe pancerniki, tu na przykład jeszcze płyną mi 4. No i jedna ważna rzecz tutaj, zobaczcie, 17 okrętów podwodnych ulepszonych na maksa na tym etapie gry. To dość mocna, spora armia płynie sobie tutaj w ten rejon, no i próbuje zszachować tutaj w tym rejonie przeciwnika, by nic tutaj nie wyszło, jakiś konwój czy coś w tym dalej głębiej terytorium mojego tego oceanu. Również cały szwadron tutaj tych okrętów podwodnych patroluje wojska wroga. Ja zaraz wrócę tutaj do raportu, wracając do tej mapy, ponieważ te rakiety tutaj lecą, samoloty lecą. Klikamy na gazetę, możemy sobie zobaczyć tutaj informację wojenną. Niestety wróg zaatakował pierwszy. Pierwsze te jednostki wroga wystartowały, rakiety. IGAS potracił, zobaczcie, sporo tych rakiet. Czołg lekki też został zniszczony. Zawsze warto uderzyć mimo wszystko pierwszy niż czekać na wroga. Troszkę się spóźnił, trochę tych jednostek straconych, ale nic nie szkodzi. Ważne, że teraz wszystko leci prawidłowo tutaj na wroga. Nie wiem, czy te samoloty nie tankują, bo ich tutaj nie widać. Ta rakieta, ona jest też ulepszona na maksa, spadnie za 3 minuty. Dość ładnie to wygląda. No walczymy pełną parą, z dwóch stron ciśniemy tutaj wroga. Z jednej strony IGAS przez Europę, przez Afrykę, a ja tutaj od Alaski, od Syberii, od strony Syberii rusza moimi wojskami. Czołgi przodem, artyleria działa, wszystko jest, samoloty również. Zobaczymy tutaj, wracamy z powrotem na te rakiety, które lecą. To nic nie zostało zniszczonego. Niedługo rakiety uderzą w prowincję. Tutaj jeszcze widzimy również w tą prowincję zostanie uderzona rakieta. Przeciwnik chyba, nie wiem czy on tutaj stacjonuje na tym lotnisku. Jeśli tak, no to zostanie zniszczony. O, nie wiem co to się stało.
Te rakiety jakoś mi tutaj przeskoczyły. Do góry lecą. Nie wiem, co to się stało. Ale śmiesznie to wygląda. Nie, zmieniły kierunek? Nie, niemożliwe. Może jakiś błąd w grze widokowy, bo one powinny lecieć na dół. No teraz tak to wygląda, choćby leciały w kosmos. 12 minut, tu za minutę 40 Al-Arishi i tu powinno uderzyć to. A za minutę zobaczymy, co się stanie. O, teraz ta rakieta jakoś zmienia kierunek, zobaczcie. Do góry, teraz w dół się obraca. Dość śmiesznie to wygląda. Nie ciekawe, czy teraz poleci prosto na dół. Minuta. Możemy sprawdzić, czy coś to nie uderzyło. No, są jakieś informacje z tych rakiet, ale brak tutaj informacji, czy coś przed chwilą zostało zniszczonego, czyli nie, czy dopiero one lecą. O, ukazały się samoloty, 20 tych myśliwców wroga. Za minutę, no jednak zmieniają kierunek. Tutaj dłużej troszkę to poleci, ponieważ 6 minut zostało, nim ta bateria uderzy. No tu był czat włączony. My sobie przez czata rozmawiamy, nie wysyłamy sobie wiadomości. Szpiegostwo pełną parą. Możemy zobaczyć, że informacje tutaj, korespondencje, oni zamiast pisać na czacie. Nuklearne nas ratują jedynie. No cóż, już taka postawa. Chociaż wróg dość sporo tego produkuje, tych jednostek. Ja szpieguję wroga dobrze. Sporo tych wojsk tutaj się produkuje. Zobaczmy, rakieta leci. 14 sekund. Tu widzimy dwie jednostki i rakiety. Rakiety zaczną spadać cały czas. I bum. Tak to wygląda. Już przeleciała dalej. Kolejna do góry leci. 30 sekund, ale jaka prędkość, zobaczcie. Jak to, choćby rakieta na Księżyc znikło. Zobaczmy. O, są informacje. Wróg dostaje tutaj. Widzimy, że jednostki są tracone. Przeciwpancerna na przykład. A to ja to zniszczyłem. Nie ma nowych informacji. Może później się pojawią. Chyba, że uciekł tym czołgiem. Nie. I bum. Zawrotna prędkość tej rakiety. Ostrzał pełną parą. Też zaraz sprawdzimy. No, również nic nie ma zniszczonego. No ale te jednostki są uszkodzone. To jest najważniejsze. Nie mają pełnych tutaj. Na pewno nie mają pełnych morale, pełnej siły. Te rakiety tutaj dalej atakują. No jednak zniszczą, uszkodzą to lotnisko. Te samoloty powinny wrócić od przeciwnika gdzieś głębiej. No i IGA wtedy będzie w stanie ruszyć dalej. Tak to zostawimy na razie. Tak to wygląda. To tyle, to tyle. Zobacz, ciekawi mnie tutaj przeciwnik, czy u mnie coś się nie pojawi nowego. A jeśli coś pojawi ciekawego, to nagram. Na razie niszczę jakieś pojedyncze, czy tam dwie jednostki. No ja mam po prostu takie armię, taką dużą, dość sporą. Jedna salwa, na przykład z pancerników, i w mieście pada od razu cała jednostka. To tyle. Zobaczymy, co się będzie działo i jak tutaj to początek inwazji. Cześć!